What's up, nerds? Tu Płynu 7, a to dalszy ciąg Doliny Lodowego Wichru. Cóż, nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć, że nie jesteśmy tam, gdzie byliśmy ostatnio, a to ze względu... No tak, część z was już na pewno wie, z jakiego względu. Ze względu na ten mały medalion, który znaleźliśmy wokół smoka. Być może Yuan-Ti nie zdawali sobie sprawy, co znajdowało się w otchłani pieczar oka smoka, lecz wystarczy wziąć ten przedmiot do ręki, aby poznać jego długą i krwawą historię. Należy tylko trzymać medalion blisko ciała, zamknąć oczy i skupić się na nim, a cała kronika wydarzeń zapisana zostanie w naszym umyśle. Kamień ten umieszczony był kiedyś w gałce starożytnego miecza Cera Sumat Świętego Mściciela, który był własnością starego księcia Kalosa Ehelda. W tym czasie książę podążał za zagubionymi wyznawcami, chcąc, aby odpowiedzieli za zbrodnie popełnione w zapomnianym królestwie. Na kamieniu tym zapisana jest kronika poszukiwań sześciu zagubionych wyznawców oraz okoliczności ich śmierci. Medalion opowiada o szóstce. Dobra. Jeżeli ktoś chce sobie przeczytać po kolei opisy wszystkich tych sześciu zagubionych, to musi sobie spauzować film. Ja nie zamierzam tego czytać wszystkiego, tego jest po prostu za dużo. Mniej więcej opowiada, jak ten książę dopadł każdego z nich i jak opowiada też szybko o walce. Można w tym się dowiedzieć kilku informacji przydatnych za chwilę. Okej, to jest napisane, że gdy dotarł na dwór Zapomnianego Królestwa, po już zabiciu tych wszystkich sześciu, Eld odłączył medalion swego miecza Świętego Mściciela i podarował go królowej, aby przypominał jej o tym, że mimo całego zła na świecie, ci, którzy mają serce dla innych i podążają właściwą drogą, są w stanie przezwyciężyć wszelkie zło. Jeśli medalion ten zostanie zaniesiony na miejsce spoczynku Świętego Mściciela, miecz ten powstanie z ziemi i będzie ponownie służył w zwalczaniu sił zła. Potrzebujesz mnie? Zgadnijcie, co za chwilę zrobimy. A, tak. Tylko zanim to zrobimy, rzucę jeszcze jeden czar. Kula niewidzialności. Właściwie nie przyda się on nam do niczego, ale cóż, i tak go rzucę. Dobra. Jestem. Święty Mściciel znajduje się gdzieś na tym cmentarzu. Właśnie tutaj jest pochowany jego ostatni właściciel. Okazuje się, Zgadza że się, właśnie rozkazy. to jest ten grób. Wystarczy na niego kliknąć. I voilà. Dostajemy nie zgorsza miecz. Tada! No niestety nie zgorsza miecz trzyma również nie zgorsza strażników. To są wszyscy ci sześciu Nie zawiodę. zagubionych, tam zapomnianych jakoś tak. W każdym razie musimy ich wszystkich wyrżnąć. Oczywiście posłużymy się z tym nowym naszym mieczem, nabytkiem. Tego nie chcę mi się czytać. Jak ktoś chce, to niech sobie spauzuje film, też poczyta. Ale dużo tekstu. W każdym razie, 1k8 plus 5 do ataku, magicznie plus 5, sieczne obrażenia, plus 2k6 przeciwko złym, plus 15 odporności na zaklęcia i rzucenie rozproszenia magii bez ograniczenia dziennie. Nice. Oczywiście idzie to dla naszego paladyna, a my Zamienię postaramy cię w się jak słuch. najszybciej Już się wycofać. robi. Jasne. No, Najpierw czego chciałbym chcesz? zabić Teraz tą panią. będzie z tym problem. Wiem, że ona ma parę bardzo Słuch. brzydkich zaklęć. Dobra, ty śpiewaj jak zwykle. Tak. No, nie A ma ty sprawy. spróbuj, nie wiem, czym Załatwię się to, czym mogę zająć. pomóc. Zabierajmy się do dobrze. Dobra, jatka się rozpoczęła. Zaczynam jatkę od większego przyspieszenia. Ej, O, ładnie. widzę, Pierwszy mak że padł. sobie wychodzę. Drugi mak jest gdzieś tam. Niestety cały czas zasypuje nas zaklęciami. Dobra, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Łatwizna. Uła! Głupiej Mak mogę nieźle być. Nie oberwał. zawiodę. Ty masz już poważne rany, to bardzo dobrze. Możesz na mnie liczyć. Dobra, Nie łotrzyk się będzie z tym problem. zakradnie do tamtego maga, spróbuje coś mu brzydkiego zrobić. A Tak? Nie o mam w tak, sobie rąk. przywołamy sobie paru pomocników. Czym mogę służyć? Może parę buffów wrzucimy. Co trzeba Ty zrobić? co natomiast możesz zrobić? Palec śmierci chyba na nikogo tutaj nie zadziała.
Spróbuję kogoś porazić. Okej, ty się już zakradłeś. A niestety został skupiony. Teraz Max się na młodszyka rzucił. Dobra, krasnolud otrzymuje bęcki. Ale jeden już pada. Unieruchomiony młodszyk, szkoda. Dobra, uzdrów krasnoluda, mam nadzieję, że zdążysz. Jestem. Ty na pewno zdążysz. Ty masz uzdrowić krasnoluda. Uła, to bolało. Jakieś rozkazy? W porządku. No cóż, będziemy musieli sobie poradzić bez niego. Twoje rozkazy? Załatwione. Gotowości? Ty masz jeszcze jakieś czary, na pewno masz. Ty zawsze masz jakieś czary, nie wiem. Animacja martwego tam. Okej, teraz kapłan trzymuje bęcki. A, bo ty nie śpiewasz. Przez ciebie ktoś odpadł. Potrzebujesz mnie? Czekam na rozkaz. Zamienia, zgoda. Skupcie się na jednym, panowie, na jednym. Może na ciebie wrócisz obec. Zrobię to. Może pociski Mordekainera. Inny zadziałać. Okej, zombie rzucił się na tego, ładnie. Ty bimaga. Ktoś tu padł? Kapłan zatrzymuje bęcki, więc jak się ochroni tarczą, to nie będzie źle. Chyba mu przerwali czar, szkoda. Czym mogę służyć? Dobra, niech się ochroni drugą tarczą. Wiesz co? Zostaw tego maga. Wróć się na pomocnika. Dobra, sytuacja nie wygląda najlepiej, chociaż... O, dobra, ten pan padł. Teraz paladyn rzuci się na... Maga. Jak użyć tego jego rozproszenia magii? Tutaj użycie przedmiotu. O ta. Nie, że to zadziała. Powinno. Dobra. Możemy coś jeszcze przywołać? Nie u tego pana. Nie, ty, nie, ty, nie, ty, nie, ty, nie, ty. Masz coś przywołać. O, cień. Uła, co to było? Ha, otrzymuję obrażenia obuchowe. Rzut krytyczny, uła. Moje wyczulone. Wydaje mi się. Uła, co to było? Nie no, wiecie co? To nie poszło tak, jak planowałem. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Dobra, zacznę tak jak wcześniej. Potrzebujesz mnie? Od kuli niewidzialności. Gotowe. Naturalnie. Może jeszcze rzucę błogosławieństwo? Może tym razem... Teraz rzucę przyspieszenie. Jakieś rozkazy? No. Dobra. Dobra. Ty śpiewaj od razu. Ty bierz ten swój miecz. No, czegoż chcesz? Ty zajmij się tą panią. Co? Teraz patrz. To. Najlepszy. Tak. Tutaj. Co mogę dobrze? Stychaj. Trzeba coś, oczywiście. Derp.
co mam ze zgodą. Dobra, chcemy tego maka z obu magów zdjąć najszybciej jak się da. Może jeszcze nie jest chroniony przed czarami teraz. Dobra, i tak umarł. Rzuciłeś swój czar, to rzuć teraz drugi. Recytacją. Dobra, tutaj ten mak szybko pada. I śpiewaj, jak już przywołałeś się. No nie, mak otrzymuje bęski. Dobra, zabiłeś tego, teraz zabierz się za łucznika. Gotowości? Zrobi się. Bart. Może spróbuj rzucić na siebie ulepszoną niewidzialność. Razem, panowie, razem. A nic, nie zdał się ten spryt. Wow. Paladyn otrzymuje bęcki. Nie mam sobie równy. Gotów. Zobaczę, co da się zrobić. Ale on już zaraz ginie, może uda mu się przeżyć Bardowi. Pod warunkiem, że będzie śpiewał. Gotów. W czym mogę załatwione? Zabierajmy się do roboty. Pociski Mordekainera. Trzeba coś zrobić, jak należy. Spróbuj wbić parę potek. No dobra. Zajęliśmy się tym panem. Dobra, kogo by tu teraz następnego zdjąć? Może tego krasnoluda. No, dal, nie będzie tak, z tym problem. Dobrze. Jestem, zgoda. Gotowy. Dobrze. Ty możesz rzucić gromienie zła. W porządku. Rozłupię cię na pół. Co mogę zrobić? Ładnie, ładnie, ładnie. Weź może te swoje melpa, coś tam. Kiedy cały czas śpiewaj? No, ten krasnolud pada całkiem ładnie. Moje wyczulone zmysły. No, dobra, to wygląda teraz znacznie ładnie niż wcześniej. Prawda, kapłan otrzymuje małe bęcki, ale zaraz będzie mógł się ochronić tarczą. A został już nam tylko mnich, krasnolud i... i łucznik. Może ty weźmiesz choć parę pocisków magii na tego łucznika. Dobra. Krasnolud padł, teraz pora na łucznika. No i powinno nam się udać tym razem. W porządku. Dobra. Ładnie. Paladyni w twojej drużynie czują, jak po ich kościach rozchodzi się ciepło, powodując u nich wzrost siły i witalności. No w każdym razie paladyn dostał plus 1 do siły. Niewiele mu to tam dało. W kondycji, mimo to, co napisała kondycja, ani punkta nie dostał, ma 14, ma 14. No i dobra. Nie wiem, jak nas to jest z czasem. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu, więc powinniśmy się wrócić tam, gdzie przerwaliśmy naszą podróż. O, paladyn jest przeciążony. Schowaj to. 1K10 plus 2. Tego nie będziemy używać. Już się robi. Dobra, nie chcemy się czekać. To trochę zajmie, więc przyspieszenie. I szybciutko idziemy tutaj. Załatwię to. Możemy tak to robić. Tego właśnie mi brakuje w nowszych grach BioWare'u. Bo to się zaczęło od Neverwinter Nights i potem przeszło na dwójkę i Mass Effecty.
że musisz ciągle klikać, żeby gdzieś pójść. Nie możesz po prostu wygodnie sobie kliknąć. O, drużyno, przejdziemy tutaj. Zgoda. Mapę. W tym czasie sobie na przykład wziąć łyk herbaty. No tak, tylko musisz ciągle klikać albo trzymać wciśnięte W. Jest nudne. W ogóle nasze gry BioWare'u już po Baldurach stawiają na uproszczenie rozgrywki maksymalne, żeby każdy idiota mógł w to zagrać, poczuć to jest, jak to jest grać w gry RPG. Przecież według mnie w grach RPG część taktyczna była zawsze bardzo ważna. A to, co się zaczęło robić w Neverwinterach, to część taktyczna jednej, możesz sterować jedną postacią. A reszta postaci robi to, co chce. To też jest kolejna bolączka nowszych gier BioWare'u, że postacie drugorzędne, nie nasza główna. Nie możemy nimi sterować, a one się zawsze zachowują jak idioci. Tak było w Neverwinterach. I ostatnio też zacząłem grać w Mass Effecta. I też tak jest. Niby możesz tym postaciom wydawać jakieś tam polecenia. Chodź tutaj, utrzymaj pozycję, atakuj. Ale ani razu w grze nie widziałem, żeby to skutkowało. Ale zima. Dobra, tutaj skończyliśmy ostatni odcinek. I tutaj skończymy również ten, gdyż w następnym odcinku będzie się działo. Żartuję, będzie tylko się trochę działo. Więc to był Święty Mściciel, jak go zdobyć. Świetny miecz, jeżeli macie paladyna w drużynie. W sumie nawet nie trzeba mieć paladyna, żeby go... Nie może używać... Chyba jednak trzeba mieć paladyna, żeby go używać. W każdym razie... To był Święty Mściciel. To... No cóż, do następnego odcinka. Widzimy się, na razie.